Cześć. Dzisiaj porównanie dwóch Tener. Pierwszej generacji Tenery, która była produkowana 2010-2014 i drugiej generacji, która jest produkowana 2014 do dzisiaj, 2020. Skąd się wzięła nazwa Tenera? Tenery to jest obszar pustynny w centralnej Afryce, koło Nigru. I to jest 600 km kwadratowych, gdzie jest ekstremalnie sucho, ekstremalnie gorąco. I przez ten teren bieg Paryż-Dakar Ride. I w tym rajdzie 8 lat rzędu, 20 lat temu wygrywał Peter Hansel na Yamasze Super Tenere, która wtedy miała 750 pojemności. Też była rzędowym twinem, też miała suchą miskę. Była motocyklem nie do zajeżdżenia. Była produkowana pomiędzy 89 i 98 rokiem, czyli 9 lat. Później było 12 lat przerwy i w 2010 wyszła nowa Tenera do jazdy. No dobrze, więc czym się różnią te motocykle? Zacznijmy od tego, czym się różnią zewnątrz. Więc jak spojrzymy na nową Tenerę, ona ma już czarną ramę, czarną osłonę wydechu, czarne rączki w porównaniu do starej Tenery, która ma srebrną ramę, srebrną rączki i srebrną osłonę wydechu. To jest pierwsze, po czym można poznać ten motocykl. Kolejna rzecz to jest osłona klaksonu. W tej jej nie ma, a w nowej generacji mamy tutaj, zobaczcie, plastikową osłonę klaksonu, która jest w tym miejscu pod reflektorami umieszczona. Kolejną rzecz to jest sterowanie. Sterowanie i przyciski manetek. Mamy rozbudowane przyciski manetek. Zobaczcie, tu są bardzo rozbudowane, gdzie jest dodany tempomat, jest dodane sterowanie wyświetlaczami i z lewej strony też. Zobaczcie, że po prawej stronie się znalazł włączek świateł awaryjnych, wywędrował stamtąd do tej strony. Zobaczcie na starej Tenerze, jak to wygląda prosto. Tutaj jest tak jak w małej T700, dokładnie te same klucze I przyciski. Różnimy się też wyświetlaczem. Tutaj mamy bardzo prosty wyświetlacz, gdzie jest obrotomierz i cyfrowy prędkościomierz i obrotomierz, który jest ze wskazówką. A z nowej mamy już pełen wyświetlacz. Zarówno obrotomierz, jak i komputer, wszystko jest zdigitalizowane. Kolejną różnicą jest szyba. Szyba w starej Tenerze reguluje się śrubokrętem w trzech możliwościach. Tutaj jest w tej chwili maksymalnie ustawiona i jak ja mam 1,83 m, to ta szyba tutaj zawsze powodowała, że miałem muchy na kasku i turbulencje, więc wszyscy montują tutaj akcesoryjne szyby. Inną szybą jest szyba w nowej generacji, ona jest znacznie wyższa, jest ustawiana już pokrętłem ręcznie, można sobie ustawić na parkingu i jest znacznie wyższa. Ta szyba w najwyższym położeniu muchy mi wrzuca tylko na top kasku i jest bardzo dobra i nie powoduje żadnych zawirowań, więc to jest podstawowa różnica tutaj, jeżeli chodzi o zmianę. Kolejną różnicą jest błotnik. Błotnik w pierwszej generacji bywa lakierowany, w zależności od motocykla jest to niebieskie, białe. W drugiej generacji jest już zawsze czarny. Tutaj jest akurat oklejony przeze mnie logo Yamahy. Kolejną różnicą są kierunkowskazy. Zobaczcie, stara generacja ma kierunkowskazy żarówkowe. Ja tutaj sobie zmieniłem klosze na białe, ale one przeważnie występują w kolorze pomarańczowym. I mamy w pełni LED-owe kierunkowskazy w nowej wersji. Kolejną różnicą jest mocowanie kierownicy. Jak sobie spojrzymy tutaj, mocowanie kierownicy w Tenerze tu jest bardzo ładnie wykonane, ale jest nieco niżej. Jak spojrzymy na nową wersję, w nowej wersji jest podwyższone. Ma dodaną amortyzację, czyli wibracje nie są przenoszone na kierownicę i jest tutaj trochę wyżej. To jest też kolejna różnica.
Następną różnicą są lusterka. Lusterka w tenerze nowej generacji są takie same jak w MT-07, MT-09 i są bardziej wydłużone i mają taki kształt rombów. Te w pierwszej generacji są okrągłe i też bardzo dobrze w nich widać. Nawet szczerze mówiąc wolałem te kierunki, te lusterka niż tamte. Kolejną małą taką różnicą jest nóżka. Jak sobie spojrzymy na nóżkę w pierwszej generacji, jest to nóżka stalowa, która jest bardzo podobna do całego sprzętu, z rurki, z pawana i wydaje taki określony odgłos, jak ją otwieramy. W nowej generacji ta nóżka jest już z odlewu aluminiowego. Jako część kosztuje 3 razy drożej niż tamta i jest lekka, jest trochę inna, jest jedyną srebrnym elementem. Słuchajcie, kolejnym elementem jest system kufrów. Oryginalny system mocowania yamahowski ma bardzo fajny system mocowania i z boku, jak spojrzycie na motocykl, w ogóle nie szpeci motocykla. Jest tutaj górna rurka, która mocuje kufer i dolne mocowanie, na którym jest gumka. Nie ma żadnego wielkiego stelaża metalowego i powoduje, że jest kufer bardzo dopasowany do motocykla. Także mocowanie jest dosyć proste. Spojrzymy sobie, jak wygląda mocowanie kufra. To jest typowy kufer, on jest z plastiku, on wygląda tylko na aluminiowy. Ten kufer jest wodoszczelny przede wszystkim, co w porównaniu do metalowych jest rzeczywiście wyjątkowe. Samo zakładanie kufra polega na tym, że przekręcamy kluczyk, otwierają nam się tutaj te dwie zatyczki i jednym ruchem zakładamy kufer, góra i dół. Tu wciskamy i kufer jest już założony. Możemy do niego ładować. Nic więcej, to naprawdę jest bardzo proste zakładanie tego kufra. Sam demontaż też jest prosty. Przekręcamy i już kufra nie ma. I to jest lekki plastikowy kufer, który możemy nosić ze sobą. Jak spojrzymy sobie na tego kufra, który w tej chwili jest ten kufer Adventure, zobaczcie, że oprócz tego, że jest tutaj stelaż, do tego na ten stelaż zakładamy ten kufer. Motocykl będzie szerszy, przynajmniej 30 cm z tym kufrem Adventure. Dodatkowo kufer nie jest wodoszczelny. Także polecam naprawdę oryginalny kufer yamahowski. Obydwa są oryginalne, bo tutaj zobaczcie, też mamy logo Yamahy. Tylko to jest logo, które jest tłoczone seryjnie na wszystkich tego typu kufrach motocyklowych. To, co jest ciekawe, to jak sobie spojrzymy, Yamaha w oryginale ma uchwyt do tylnego kufra małego. To jest, on nie wymaga niczego. On się znajduje, jak spojrzycie sobie na stary model, on się znajduje tu pod tym. Pod tym elementem ozdobnym znajduje się mocowanie tego kufra. Także jeżeli chodzi o mocowania, to tego tylnego już nie musimy kupować. On się znajduje w standardzie. No dobrze, teraz co takiego jest w środku pomiędzy jedną generacją a drugą generacją motocykla? Jedną rzeczą wspólną jest silnik, który generuje 112 koni i więcej, bo 117 Nm. To jest pierwszy silnik, który ma więcej Nm niż koni. To oznacza, że tu są duże tłoki, które biegają po bardzo długim dystansie, co powoduje bardzo mocny moment. Dzięki temu ten silnik jest naprawdę bardzo elastyczny i jest w stanie nie zaskakuje nas na winklach. Nie mamy szarpnięć, oddaje moc bardzo liniowo i to jest chyba najfajniejsza rzecz w tym motocyklu, to jest jego silnik. Wiem, że jest dużo narzekania na to, że tu nie ma dużo koni, że on jest taki owaki, ale naprawdę ten silnik jest tutaj skarbem i to jest dwucylindrowa rzędówka rozwijana przez Yamahę długi czas. Co jest w środku? Więc jak popatrzymy na nową generację, co poszło, co jest więcej? Przede wszystkim mamy podgrzewane manetki i te manetki mamy podgrzewane z poziomu sterowania kierownicy. Widzimy na wyświetlaczu, kiedy je włączać. Są trzy stopnie podgrzewania tych manetek. Kolejną różnicą jest tempomat. I tempomat jest bardzo prosty w użytku, bo mamy tutaj zwykły przycisk i jak wciskamy ten przycisk i dotkniemy klawisza, już mamy motocykl jadący na tempomacie. Wyłączenie jest też bardzo proste. Kciukiem lewej ręki wyłączamy tempomat i na autostradzie może nasza prawa ręka odpocząć. Kolejną rzeczą, która jest tu w tej wersji, jest to sterowanie zawieszeniem elektroniczne. Co to oznacza? Oznacza to, że z poziomu manetki możemy sterować zawieszeniem i mamy tak, że mamy podczas jazdy, jak jedziemy, mamy 12 opcji
sterowania zawieszeniem, czyli mamy miękko, twardo i standard. To jest to w trzech wersjach oczywiście, każdy z nich. Jak staniemy, możemy tak skonfigurować, że mamy 84 opcje do wyboru, które później przesuniemy w postaci tych 12, które będziemy używać podczas jazdy. Więc różnica jest tylko taka, że ten motocykl, jak sobie spojrzymy, ma silnik sterowania napięciem. Tutaj schowany pod tą obudową jest silniczek i jest hydraulika i zobaczcie tu te przewody. Także centralny amortyzator, zobaczcie, jest podłączony tutaj hydraulicznie i elektrycznie. Jak spojrzymy na przedni amortyzator, też widzimy tutaj silniczki na końcu amortyzatora i elektrykę podpiętą. Tego z kolei nie ma w starym modelu. Zobaczcie, tu sterujemy śrubokrętem wszystkim, a napięcie sprężyny tylnej sterujemy za pomocą ręki. Tutaj oczywiście sprężyna jest ładniejsza, bo jest czerwona, ale to wszystko robimy ręcznie. Następnie, co jest jeszcze innego? To jest kolejna rzecz, czego nie ma w starym modelu. To jest wskaźnik zapiętego biegu. Widzimy go też na wyświetlaczu. Także widzimy zasięg na zbiorniku, czego nie ma tutaj w pierwszym modelu. Różnica, jeżeli chodzi o samo zachowanie silnika, jest tylko taka, że w trybie jazdy D mamy nowe mapy, czyli silnik w nowej jest znacznie łagodniejszy, znacznie łagodniej oddaje moc w tym trybie D. W trybie Sport jest oczywiście dziki i nieokiełznany. Jeżeli chodzi o sam silnik, to w nowej mamy zmieniony kosz sprzęgła i ten kosz sprzęgła ma sprężynki, które ponoć około 3000 wydawały taką hałas, taką wibrację. Ja tego w mojej tenerze, którą przejechałem 90 tysięcy, w ogóle nie słyszę, ale może to przyjdzie później. Więc wymieniony jest kosz sprzęgła i jest wymieniony napinacz rozrządu. Napinacz rozrządu, który jest hydrauliczny. W starej tenerze jest bardzo wrażliwy na poziom oleju i trochę zajmuje czasu, zanim podciągnie ten olej i napnie ten łańcuch. W nowej tego nie ma. To, co jest wspólne, jeżeli chodzi o elektronikę i to, czego bardzo lubię w tym motorze, to jest przede wszystkim połączony hamulec i on ma taką wersję offroadową, czyli połączony to znaczy, że jak naciśniemy przód, to hamuje nam przód, przednie i tylne koło. Tutaj jest ukłon w stronę offroadu, tego nie ma w innych motocyklach. To jest chwilą, kiedy naciśniemy tylny hamulec najpierw, to tylko będzie hamowało nam tylne koło, przednie nam się nie włączy. Kolejną rzeczą, która jest wspólna dla obu, jest ESP, czyli kontrola trakcji. Jak będziemy dodawać gazu i będzie piaseczek, to koło nam się nie uślizgnie, bo motocykl nam zredukuje automatycznie gaz. I to ESP działa w trzech wersjach, gdzie jest standardowa, albo możemy ją całkowicie włączyć, jeżeli jesteśmy w offroadzie. Kolejną wspólną rzeczą jest ride-by-wire, czyli gaz jest sterowany elektronicznie. To, że tutaj są te przewody, oznacza tylko tyle, że tą linką sterujemy, tą puszeczką, która jest w środku, ale silnik dostaje impulsy elektroniczne. Już nie ma połączenia gazu z silnikiem mechanicznego. No i kolejną rzeczą są mapy zapłonu. Są trzy mapy zapłonu. Ustawiamy je tutaj na kierownicy tym przyciskiem. Tak samo w tamtej tenerze i możemy jechać na sport i możemy jechać na turystycznie. To tyle mniej więcej, jeżeli chodzi o różnice pomiędzy tymi dwoma motocyklami i dwoma wersjami.